Hello, cześć, witam Cię w drugiej lekcji o present simple, czyli czasie teraźniejszym prostym i już wiesz, że on jest simple, czyli prosty. Możemy się zatem zabierać za drugi krok, czyli pytania, bo będziesz chcieć się coś dowiedzieć i przeczenia, bo nie zawsze się przecież zgadzasz. A więc, does she study in our school? Does she study in our school? Czy ona uczy się w naszej szkole? To pierwszy przykład i to jest, dobrze widzisz, to jest pytanie, jest tam na końcu pytajnik. No i ono zaczyna się od takiego słówka, które dla ciebie pomalowałam na niebiesko. To jest właśnie operator, czyli do operacji gramatycznych typu pytania, typu przeczenia, potrzebujemy operatora w tym przypadku does lub popatrz na drugi przykład do. Do I play tennis every day? Do you play tennis every day? Czy ty, czy ja, czy ona? To jest takie jakby czy. A jeśli chcesz zaprzeczyć, jeśli chcesz się nie zgodzić, nie pijesz, nie jesz, nie lubisz, nie grasz w tenisa, to potrzebny nam operator przeczący. I mamy I don't drink tea. I don't drink coffee. To chyba bardziej prawdziwe zdanie dla ciebie. She doesn't like pizza. No jak można nie lubić pizzy? A widzisz, niektórzy nie lubią i oni wtedy o sobie powiedzą I don't like pizza, a o kimś innym, na przykład o siostrze mojej, powiem She doesn't like pizza. Jak to stworzyć? Przyjrzyjmy się temu na wykresie. Osoba, może być nią nasz szkolny kot cynamon, możesz to być ty, ja, każda rzecz. Don't i czasownik, czyli jakaś czynność, nic już tam z tym czasownikiem nie kombinujemy, nic mu nie dodajemy, po prostu taki, jaki znasz, albo wyszukujesz w słowniku. I tak będzie do I, you, we, ty i ja, my oboje się teraz uczymy angielskiego, albo they, oni. Albo wy. Ale kiedy chcemy powiedzieć she, nasza szkolna kotka, he, mój sąsiad, albo twój kolega, it, to ono. Tak mówisz o zwierzętach, jeśli ich nie znasz, jeśli to jest jakiś tam kot, o rzeczach, o zabawkach. I tu będzie potrzebny ten drugi operator, doesn't. I czasownik, z którym też nic, nic, nic nie kombinuj. Bo. I don't like pizza, you don't like pizza, we don't like pizza, you don't, czyli wy, i they don't like pizza. A he doesn't like pizza, she doesn't like pizza, it doesn't like pizza. Te trzy osoby są wyjątkowe. W tamtej lekcji mówiłam ci taką rymowankę pani, pani, pies. Zawsze chodzi z S. I tutaj jest tak samo. Pan, czyli he, pani, she i it. No to możemy się umówić, że ten pies. Co robi? Zawsze chodzi z S. Tak. W pytaniach do jest naszym operatorem do pytań. Do you? No chyba pytanie, które słyszało się już ile razy. Do you speak English? Yes, I do. Do I, do you, do they, a oni, czy oni też mówią, czy oni też się uczą? I pan, he, pani, she, it, pies, zawsze chodzi z s. I spójrz, jest ta sk dodana do do, mamy das, jest osoba, jest czasownik, ale zwróć uwagę, że tam drugi raz już tej sk nie dasz. No bo mamy do I go to school, do you go to school i tak dalej, wszystkie te osoby. A ten drugi dymek to są właśnie he, she, it i jest does she like winter? Kicia ta nasza tu, ona lubi zimę? No nie szczególnie, raczej z balkonu bardzo szybciutko wracam. Does he like winter? Does it like winter? Widzisz? Tam jest does. I właśnie na to uważaj, na to zwracam ci uwagę. Już drugi raz tej eski nie używasz. Raz wystarczy. Does she like pizza? Okay?
Nie będę specjalnie wypowiadać tego złego zdania, żeby to się na mnie utrwalało, bo to, co słyszysz, ci się utrwala. Dlatego słuchaj. Słuchaj dobrego angielskiego. Na przykład. Do you play tennis? I teraz chcesz odpowiedzieć krótko na takie pytanie. Yes, I do. No, I don't. Widzisz, skorzystamy z samego operatora do operacji, bo on jest potrzebny gramatycznych pytań, przeczeń, krótkich odpowiedzi również. Yes, I do. No, I don't. I na tej samej zasadzie odpowiesz, does she drink tea? Yes, she does. No, she doesn't. Pije? Nie pije. Widzisz? Nie musisz powtarzać całego tego zdania no, she doesn't drink tea, ale nie będzie też dobrze brzmiało po angielsku, jeśli twoja odpowiedź to będzie yes, no. Po polsku możesz odpowiedzieć tak, nie? Po angielsku potrzeba właśnie dołożyć tam kto? No i ten króciutki operator. Yes, I do. Hey, do you speak English? Yes. I do. Trzy wyrazy odpowiadasz. Yes, I do. Do you like pizza? Nawet jeśli twoja odpowiedź jest przecząca, moja akurat była na tak. Yes, I do. Pizza. Ale jeśli chcesz odpowiedzieć na to powiesz no, I don't. Też użyjesz trzech wyrazów. Gotowi? Na ćwiczenia. Let's practice. No i zdanie pierwsze. Spróbujmy zgadnąć, spróbujmy użyć dobrego operatora, czasownika. No czy Tom, może to ten kot nawet z kreskówki, czy on lubi tańczyć? Tom to, tak, dobrze mówisz, Tom to pan. A pani, pani, pies zawsze chodzi z yes, z s. Does Tom, więc na pewno nie jest to odpowiedź B, ale co, like czy likes? Raz się chodzi z s, raz się je dodaje, czyli does Tom like dancing? Krótko powiemy, yes, he das ewidentnie, jak się na niego popatrzy. Chess, czyli szachy. My nie. We don't. No i. No nie, jakim cudem mogę na bydłeskę w ogóle dodawać? We don't play chess, bo przecież we to ani pan, ani pani, ani pies. Mary, Mary to jest si, to pani. No to już, aha, trzeba będzie na pewno zacząć to zdanie od does. No już wiemy, że drugi raz się nic nie kombinuje, więc zapytamy się o niemiecki. Does Mary study German? Czy Marysia uczy się niemieckiego? No i tak jak patrzymy na tą Marysię, to yes she does, no she doesn't. Czy ja się spóźniam? No niestety czasem. Ja. Mój operator to tak, to do I come. No, musimy zacząć od operatora. Pytanie to operacja gramatyczna. Do I come late? No i obrazek sugeruje, że yes I do. Nie jestem z tego dumna. Ale jeszcze coś mamy. Rob from Russia. Rob to pan, tak, Rob to krótko Robert. Więc już chyba wiesz, że prawidłowa odpowiedź to Rob doesn't come from Russia. Nie. Ty znasz moją siostrę. Do you know my sister? Do you know my sister? Yes, I do. No, I don't. My mom nie mówi po
Italian, po włosku. My mom. Należy się jej eska. Tak, bo to mama, to ona. Doesn't speak Italian. Przekonajmy się, czy to dobra odpowiedź. No, mama mówi, my mom doesn't speak Italian. No, ani słóweczka. Oni nie pracują w szpitalu. Potrzebny jest nam operator, to pewne, więc A albo C, no B na pewno nie. No i teraz, czy to pani, czy to pan, czy to pies? Nie, to they, czyli oni. No to już znamy prawidłową odpowiedź. They don't work in hospital. Maybe they work in school. We don't know. Gratuluję ci serdecznie. Umiesz w czasie teraźniejszym prostym, czyli w czasie present simple, tworzyć pytania, zadawać pytania, do you, does she, i udzielać odpowiedzi na nie, no bo nie zawsze w życiu wszystko się nam podoba. Dlatego I don't albo he, she doesn't. Jeśli to dla ciebie wciąż trudne, obejrzyj tę lekcję jeszcze raz, zatrzymuj po ćwiczeniach, zatrzymuj sobie, naciskaj pauzę, udzielaj odpowiedzi samodzielnie i ćwicz mówienie na głos po angielsku. Nie wstydź się tego, mów na głos po angielsku, wtedy jak najszybciej będziesz się uczyć tego języka. Do zobaczenia na kolejnej lekcji i na naszych zajęciach w Encio. Super było się z Tobą uczyć. Bye! Zapraszamy Cię do Encio. U nas dużą uwagę do tego przykładamy, żeby mówić po angielsku, żeby się z tym językiem oswajać, przełamywać. Po to skrupulatnie dobieramy małe grupy o podobnym celu, motywacji, wieku itd. Dołącz do nas stacjonarnie w Bochni lub online. Bye!